Rozwiążemy układ nierówności y równa się x kwadrat plus 2x minus 2 oraz y równa się minus x kwadrat minus 6x minus 2. Możemy zastosować tu metodę podstawiania. Widzimy, że lewe strony obu równań są takie same, co oznacza, że prawe strony również będą takie same. Możemy je do siebie przyrównać. Dostaniemy x kwadrat plus 2x minus 2 będzie się równało minus x kwadrat minus 6x minus 2. W ten sposób dostaliśmy jedno równanie z jedną niewiadomą x. Jest to równanie kwadratowe. Więc musimy wszystko przenieść na jedną stronę. Dostaniemy x kwadrat plus 2x minus 2. Wyrażenie minus x kwadrat po przeniesieniu na lewą stronę zmienia znak, czyli mamy plus x kwadrat. Minus 6x zmieniamy znak, więc dostajemy plus 6x. I minus 2 zmieniamy znak, dostajemy plus 2. I to się równa 0. Wyredukujmy wyrazy podobne. Mamy tutaj x kwadrat plus x kwadrat. Dostajemy razem 2x kwadrat. Następnie 2x plus 6x. Dostajemy plus 8x. I wyrazy wolne wyredukowały się. To się równa 0. W otrzymanym równaniu mamy tylko dwa wyrażenia, więc nie musimy liczyć delty. Wystarczy, jeśli wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias. I dostaniemy 2x, a w nawiasie x plus 4. To się równa 0. Sprawdźmy. 2x razy x daje 2x kwadrat oraz 2x razy 4 daje 8x. Czyli prawidłowo wyciągnęliśmy wspólny czynnik przed nawias. Chcemy, aby lewa strona równania równała się 0. Mamy tutaj iloczyn dwóch liczb. Aby iloczyn dwóch liczb wynosił 0, przynajmniej jedna z nich musi być zerem. Dlatego też to wyrażenie przyrównamy do zera. 2x musi się równać 0. Lub też x plus 4 musi wynosić 0. Rozwiążmy te równania. Stąd dostajemy, że x równa się 0. A stąd x równa się minus 4. Dla obliczonych x-ów obliczmy teraz y-ki. Możemy wykorzystać pierwsze równanie. Za x będziemy wstawiać 0. Dostajemy y równa się 0 do kwadratu, dodać 2 razy 0, minus 2. Pierwsze rozwiązanie to jest x równe 0 i y równy minus 2. Analogicznie za x wstawiamy minus 4. Możemy również skorzystać z pierwszego równania. Dostajemy y równa się minus 4 do kwadratu, dodać 2 razy minus 4 i minus 2. Dostajemy drugie rozwiązanie. X równa się minus 4, a y równa się 16 minus 8. Minus 2, czyli x równa się minus 4, a y równa się 6. Podkreślmy jeszcze nasze oba rozwiązania. To jest nasze pierwsze rozwiązanie, to jest nasze drugie rozwiązanie.